Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś będzie dość ciekawie. Nie. Hammer nie zaczął nagle sprzedawać bombonierek. Tak zapakowali swój najnowszy model Hammer Blade. Opakowanie jest na tyle nietypowe, że tym razem postanowiłem zaprosić Was na unboxing jeszcze przed właściwą recenzją. A zatem przejrzyjmy zawartość opakowania i spójrzmy, jak wygląda nowy Hammer Blade. A recenzja, no cóż, recenzja będzie za jakiś czas. Trzeba przyznać, że producent Hammera zaszalał w kwestii opakowania. Pudełko jest niesamowicie niecodzienne. Zwróćcie uwagę, że nawiązuje swym kształtem do logo Hammera. No i na pewno będzie zwracać uwagę w sklepie. Nie widziałem jeszcze tak zapakowanego telefonu. No ale zobaczmy, cóż jest w środku. Oczywiście telefon. Ta folia trochę psuje wrażenie, ale jest fajna tasiemka, żeby go wyjąć. Obejrzymy telefon za chwilę. Patrzmy, co tam dalej kryje się w pudełku. Dobra. Pierwsza skrzyneczka. Muszę przyznać, że to naprawdę robi ciekawe wrażenie. Jest bardzo niecodzienne. No i tak jak powiedziałem, przykuwa uwagę. Mamy przewód USB. No i to jest zwykły micro USB. Nasz Hammer ma micro USB. Kolejne pudełeczko. Mamy zasilacz. Zasilacz jest 1,67 Ampera albo 1,25 Ampera, zależnie od napięcia 5 albo 12 V. No i tu jeszcze wypadła igiełka do otwierania gniazda na karty. Czy jest coś jeszcze? Aha, instrukcja i karta gwarancyjna. Nie ma w zestawie słuchawek, czyli zestaw raczej skromny, natomiast za sprawą tego, w jaki sposób jest on zaserwowany, no, muszę przyznać, że od razu dość pozytywnie nastraję do telefonu. Miejmy nadzieję, że i sam telefon nie rozczaruje. A sam telefon, no cóż, jak na Hammera wygląda, powiedziałbym nawet, dość subtelnie. Zwróćmy uwagę, że zarys obudowy zdaje się wpisywać w logo Hammera, które również tutaj mamy wielokrotnie powtórzone na folii ochronnej. No ale to taki, powiedzmy, drobny zabieg stylistyczny. Z takim zabiegiem są również te panele na boku obudowy. Są zrobione z metalu, no ale poza funkcją ozdobną zapewne mają też spory udział w zapewnieniu całemu smartfonowi wytrzymałości i sztywności. Tył, z gładkiego tworzywa, jak widzicie, dość łatwo zbierającego ślady palców. No i tu mam już spore obawy o wytrzymałość tego elementu. On raczej nie pęknie, ale zarysować go, podejrzewam, będzie dosyć łatwo, a już na pewno łatwo będzie zarysować ten tutaj ładny, ozdobny element błyszczący. W Hammerze to trochę zaskakuje, bo to jest telefon, który powinien być przygotowany na każdą ewentualność, choćby na szorowanie po betonie. Względem tego elementu mam spore obawy. No ale dobra, wszystko sprawdzimy. Przyjrzyjmy się może zatem jeszcze szybko rozmieszczeniu poszczególnych elementów. Przód telefonu w całości zakryto szkłem, jak już wiecie, Gorilla Glass 3. Ekran ma dość szerokie obramowanie, ale w telefonach o wysokiej wytrzymałości możemy ten fakt wybaczyć. Nieco trudniej wybaczyć będzie nam to, że sensory pod ekranem nie są podświetlane i uważam, że w telefonie do takich tego rodzaju zastosowań w telefonie tej klasy klawisze powinny być podświetlane. Na prawym boku umieszczono włącznik oraz przyciski głośności. Bardzo wygodne. Komfortowe w użyciu, rozdzielone taką wypustką. Tu mamy takie małe podcięcie. Łatwo w nie trafić palcem. Klawisze mają wyczuwalny skok. Są po prostu najzwyczajniej w świecie wygodne. I tyle. Na dole telefonu mamy wodoodporny, wodoszczelny port micro USB, obok niego pojedynczy głośnik, a po przeciwnej stronie mikrofon. Na lewym boku znalazło się gniazdo na karty, do którego za chwilkę zajrzymy, a obok gniazda klawisz. Dodatkowy przycisk, którym na przykład możemy robić zdjęcia, co w
telefonie wodoszczelnym jest bardzo rozsądnym pomysłem, bo może uda nam się dzięki niemu zrobić fotkę pod wodą. Na górną ściankę powędrował natomiast port mini jack, który już w odróżnieniu od USB jest zasłonięty taką solidną gumową zaślepką, której niestety moim krótkim paznokciem, o, udało się. No ciężko ją otworzyć, ale słuchajcie, no to jest oczywiste. Ona po pierwsze nie może odskoczyć w razie upadku telefonu, w razie wstrząsu, a po drugie ma uszczelkę, która po prostu musi dokładnie przylegać i chronić gniazdo przed wniknięciem wody. Zatem te zaślepki zawsze schodzą z pewnym oporem. No i tu mam jeszcze dodatkowy mikrofon. Tył telefonu, no to już widzieliście. Aparat fotograficzny z pojedynczą diodą LED, płytka czytnika linii papilarnych, okrągła, niezbyt duża, a tu na górze, no to jest po prostu ozdoba taka. No to jeszcze wspomniane gniazdo. Szufladkę uwalniamy wciskając igłę tutaj w otwór obok niej. No i chyba musimy sobie dopomóc paznokciem albo również tą igłą. No i wyjmujemy taki oto metalowy element i już wiemy, że Dual SIM jest niestety hybrydowy. Sprawdźmy jeszcze specyfikację. Sporo nadrukowano już na pudełku, natomiast pełną specyfikację znajdziecie na stronie mgsm.pl, a link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. No to cóż, patrzmy. Wyświetlacz Full HD 5,2 cala ze szkłem Gorilla Glass 3 wykonany w technologii IPS. Procesor 8-rdzeniowy MediaTek 6753 wspomagany przez 3 GB RAMu i pamięć wewnętrzną 32 GB, którą można rozszerzyć o 128 GB kartą microSD. Wszystko to zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, natomiast fotografowanie umożliwiają dwa aparaty o rozdzielczościach 5 i 13 megapikseli, oczywiście ten mocniejszy mamy z tyłu. Telefon obsługuje LTE, ma również możliwość obsługi dwóch kart SIM. To tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie i pierwszy rzut oka na nowego Hammera Blade. Ja teraz uruchomię ten telefon, przesiądę się na niego i będę go normalnie używał. Natomiast na pełną recenzję zaproszę Was za około 2 tygodnie, bo mniej więcej dopiero wtedy będę w stanie powiedzieć Wam, czy ten telefon jest wart uwagi i jakie są jego wady, a jakie są jego zalety. Zapraszam serdecznie, oczywiście recenzja pojawi się na tym kanale. Dziękuję za oglądanie, żegnam się już z Wami i kolejny raz przypomnę, że link do specyfikacji tego smartfonu znajdziecie w opisie niniejszego filmu. Proszę oczywiście o łapki w górę, proszę oczywiście o suby i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!